pana posła Pawła Zalewskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Spotkamy się w związku z rezolucją, którą Parlament będzie głosował w przyszłym tygodniu, rezolucją dotyczącą negocjacji umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, która już w tej chwili wzbudza duże kontrowersje. Powiem tylko, że debata będzie we wtorek w Strasburgu, głosowanie w środę 22 maja. Wszystkie materiały można śledzić, są dostępne w internecie, można także na żywo śledzić tę debatę w internecie. Panie pośle, proszę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Biuru Parlamentu Europejskiego za zorganizowanie tej konferencji. To jest bardzo dobry sposób komunikowania się posłów z państwem. Tak mam nadzieję, że również państwo to widzą. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za zainteresowanie i za to, że państwo tutaj przyszli, bo rzeczywiście temat jest niezwykle interesujący, niezwykle ważny. Może mieć takie konsekwencje dla stosunków międzynarodowych, dla nie tylko relacji transatlantyckich, ale dla całego świata, jak kiedyś utworzenie NATO. Oczywiście szczęśliwie nie w kategoriach militarnych, bo te one już są rozwiązane, załatwione w sensie takim, że mamy formułę współpracy i sojuszu, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o gospodarkę i wszystko, na co gospodarka rzutuje, także na politykę. Celem tak naprawdę jest przecież utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego. To jest oczywiście bardzo dalekosiężny cel. On nie zostanie spełniony w najbliższych latach po szczęśliwym wynegocjowaniu tej umowy, ale w najbliższych nawet kilkudziesięciu latach na to możliwość jest realna. Tutaj pan wspomniał o kontrowersjach, które są wokół tej umowy i oczywiście na początek od razu chcę do tego się odnieść, bo taką główną w Polsce podnoszoną przez państwa kwestią jest to, czy przypadkiem poprzez tą umowę nie wróci do relacji transatlantyckich kwestia ACTA, czyli nie tyle zmiany praw autorskich, ale ich szczególnej ochrony. Otóż rzeczywiście jest tak, że temat praw autorskich będzie tematem, czy też może inaczej, praw własności intelektualnej szerzej, będzie tematem poruszanym. Amerykanie chcą zacząć tą rozmowę, te negocjacje bez żadnych obostrzeń, bez żadnych ograniczeń, a więc istnieje możliwość, iż z ich inicjatywy tego typu propozycje padną. Natomiast pragnę państwa zapewnić, że to jest, no, każdy składa deklarację w własnym zakresie. Państwo pamiętacie również moją rolę w Komisji Handlu przy dyskusji nad ACTA. Nie wyobrażam sobie, aby takie wprowadzenie ACTA tylnymi ziemi było możliwe i będę robił wszystko, aby na etapie negocjacji to uniemożliwić. A sytuacja jest lepsza niż w przypadku negocjowania układu ACTA, dlatego że dzięki traktatowi lizbońskiemu, dzięki także procedurom, które zostały wprowadzone w ciągu ostatniego okresu, w Komisji Handlu mamy wgląd nie tylko w dokumenty przed rozpoczęciem negocjacji i możemy się na ten temat wypowiedzieć, nie tylko oczywiście jak wszyscy w dokument wynegocjowany, ale także w sam proces negocjacyjny. I to jest tak naprawdę jedyna w tym momencie formuła publicznej kontroli nad procesem negocjacyjnym. To wygląda w praktyce w ten sposób, że w trakcie negocjacji urzędnicy komisji, w tym przypadku Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu, spotykają się z posłami i informują ich o stanie rozmów, o stanie negocjacji. To są oczywiście informacje bardzo poufne, to zrozumiałe, biorąc pod uwagę same wymogi procesu negocjacyjnego, on zawsze jest zastrzeżony, zawsze jest poufny, nie odbywa się przecież publicznie. Ale fakt, że mamy dostęp
do tych informacji. Fakt, że możemy reagować zanim zostanie postawiona ostatnia kropka, jest istotne. I to jest coś nowego, czego do tej pory nie było. A więc tutaj pragnę Państwa zapewnić, że ja w swoich kompetencjach, ale także moi koledzy w Parlamencie Europejskim zrobimy wszystko, aby takich zapisów po prostu nie było. A teraz przechodząc do takiego bardziej szerokiej oceny, szerokiej charakterystyki tej umowy, chciałem powiedzieć kilka słów wstępu, ale rozumiem, że Państwo pewnie macie jakieś pytania bardziej szczegółowe, więc ja tutaj nie będę zbyt daleko wchodził w szczegóły, a postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Otóż, jeżeli sobie usmysłowimy, że relacje handlowe między Unią Europejską to jest 1/3 handlu światowego, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone to jest połowa światowego produktu brutto, no to zrozumiemy, o czym rozmawiamy. I to, co jest istotne, to to, że tak naprawdę to nie będzie rozmowa o obniżeniu stawek cen. Te stawki już są dosyć niskie, chociaż w niektórych przypadkach, jak na przykład w przypadku przetworzonej żywności, produktów spożywczych, są stosunkowo wysokie, bo wynoszą 14%. Ale jeżeli chodzi o amerykańskie stawki średnie, to jest 3,5% dostępu do tego rynku, a europejskie 5%. To nie jest jakoś bardzo dużo, chociaż zawsze to są te procenty, o które możemy obniżyć cenę towaru i być bardziej konkurencyjnymi. A więc to na pewno taryfy będą tematem. A to, co jest najważniejsze, to to, aby dokonać pewnej harmonizacji regulacyjnej. Bo przecież w dzisiejszym świecie, gdy obowiązują standardy Światowej Organizacji Handlu, jeżeli chodzi o produkty, no to te stawki celne nie są dużą barierą, one są generalnie niskie. Natomiast to, co jest realnie problemem i stanowi realny problem w dostępie do rynku, to różne standardy, to różne regulacje, czasem no, podwójne, no, mówiąc krótko, jeżeli chcemy zarejestrować lek w Europie, to przechodzimy przez całą procedurę europejską, a później musimy przejść przez całą procedurę amerykańską, jeżeli chcemy go tam eksportować. A więc to jest największe wyzwanie i tak naprawdę ten wspólny rynek będzie powstawał stopniowo poprzez harmonizację regulacji, harmonizację różnego rodzaju standardów, różnego rodzaju procedur technicznych. I oczywiście tutaj też jest wiele różnic, bo w różny sposób te standardy są ustalane i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych mamy bardziej niezależne agencje regulacyjne, które w zależności od swojego statusu, a status nie jest równy, mają większą dozę swobody bądź mniejszą, ale jednak znaczącą. W Unii Europejskiej jednak standardy są przedmiotem legislacji, a więc przedmiotem decyzji de facto politycznych. Otóż mimo tych problemów jest nadzieja na to, że ustalimy mechanizmy harmonizowania tych standardów, bo wiadomo, że to jest proces. Tych standardów jest tyle, że w ciągu 2 lat, bo myślę, że to jest ten maksymalny okres, na który planujemy negocjacje, optymalnie 18 miesięcy, ale chyba nie jest to bardzo realne, że uda nam się wynegocjować pewne podstawowe kwestie, ale tak naprawdę stworzyć mechanizm właśnie, który będzie takim żywym mechanizmem przez następne lata, harmonizującym te standardy. Ma to być umowa szeroka, ma to być umowa pogłębiona, to znaczy ma ona dotyczyć nie wyłącznie produktów, dóbr, które są przedmiotem handlu, jak takie klasyczne umowy o wolnym handlu, ale to ma być umowa o handlu właśnie produktami, w tym produktami rolnymi, co jest też istotne, bo bardzo często produkty rolne są wykluczane z umów tego typu. Handlu usługami, co jest dla nas, dla Europy niezwykle istotne. Oraz ma to być umowa o dostępie do rynku zamówień publicznych. Dzisiaj rynek europejski jest bardzo szeroko otwarty na wszystkich, w tym także na firmy amerykańskie.
rynek amerykański, to są różne dane, od 20 do 32%, w takim stopniu jest otwarty na firmy zewnętrzne, a więc tych restrykcji tutaj jest znacznie więcej. Przewiduje się, że jeżeli uda nam się osiągnąć cele, to podstawowym wynikiem, i to jest najważniejsza rzecz, która nam przyświeca, jest to, że w wyniku tej umowy powstanie więcej miejsc pracy i przyczyni się ona do wzrostu gospodarczego. Badania europejskie pokazują, że jak ta umowa będzie w pełni wprowadzona w życie, to przyczyni się do wzrostu europejskiego produktu brutto o 0,5%, amerykańskiego trochę niżej 0,4%. To, co jest istotne, to to, że z jednej strony, po stronie europejskiej, mamy świadomość szerokiej mobilizacji na rzecz tej umowy. Chociaż jest po stronie europejskiej przedstawianych kilka problemów. Ja teraz pokrótce je przedstawię. Przede wszystkim to jest kwestia dostępu do możliwości uprawiania zbóż uprawianych genetycznie. W Polsce na przykład takich zbóż nie można uprawiać. Dalej, to jest kwestia dostępu rynku europejskiego, dostępu do rynku europejskiego mięsa, które było w trakcie hodowli karmione hormonami. Amerykanie to robią, w Unii Europejskiej to jest zabronione. I oczywiście Amerykanie mówią, że wszystko jest na stole, także to. Myślę, że nikt w Europie sobie nie wyobraża, aby ta umowa mogła tego dotyczyć. Kolejna kwestia, już tym razem mająca charakter bardziej taki związany z zastrzeżeniem poszczególnych państw członkowskich, bo to są zastrzeżenia Francji dotyczące rynku audiowizualnego i takiej możliwości rozwoju tego rynku, którą niektórzy podnoszą szczególnie we Francji, to jest kwestia tego, czy tymi regulacjami mają być objęte przemysły zbrojeniowe. Szczegół, ale ważny. Pokazuję Państwu kontrowersje, które są po stronie europejskiej. No, po stronie amerykańskiej, to właśnie też powiedziałem, prawda? Amerykanom głównie należy na tym, aby otworzyć europejskie rolnictwo na, czy też europejski rynek na większą ilość produktów rolnych i więcej kategorii tych produktów. Na koniec powiem tak. Mamy wielką szansę, i sądzę, że kryzys się do tego także przyczynił, dlatego że to jest umowa, która jest taką odpowiedzią i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych na kryzys, że mamy wielką szansę, aby ta umowa została wynegocjowana. Do tej pory głównym problemem, przecież temat nie jest nowy, głównym problemem jest po stronie amerykańskiej. A jeżeli już mówimy o Amerykanach, no to taką najbardziej sceptyczną partią byli demokraci. Dzisiaj to demokraci są liderem tego projektu i prezydent Obama w swoim corocznym przemówieniu w lutym bieżącego roku przedstawił tę umowę jako tak naprawdę możliwe największe dla siebie osiągnięcie. I chcę powiedzieć, że miesiąc temu byłem członkiem delegacji mojej Komisji Handlu Zagranicznego INTY do Waszyngtonu, gdzie spotkaliśmy się właśnie z wszystkimi ważnymi aktorami. Znaczy, spotkaliśmy się z bardzo dużą ilością członków komisji, która odpowiada za przychody budżetowe, ways and means. W tym właściwie z prawie wszystkimi członkami podkomisji do spraw handlu, którzy są naszymi partnerami w tej dziedzinie. Oni są odpowiedzialni za ten proces legislacyjny po stronie kongresu, w Izbie Reprezentantów. Wszyscy byli za. I muszę powiedzieć, że ten jednogłos był bardzo znaczący, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. Dalej, kwestia administracji. Otóż rozmawialiśmy z urzędem przedstawiciela prezydenta amerykańskiego do spraw handlu. Widać, że administracja amerykańska jest do tego i przekonana, i przygotowana. Rozmawialiśmy z przedstawicielami związków zawodowych, z szefem AFL-CIO. To jest rzecz szczególna. Otóż
To jest jedyna umowa, chyba do tej pory, pierwsza, która ma poparcie związków zawodowych amerykańskich, które do tej pory były dosyć przerażone możliwością utraty miejsc pracy poprzez to, że Amerykanie relokują swoją produkcję. No to jest to doświadczenie, które wyciągnięto z nafty, z tego porozumienia Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ale tutaj związkowcy amerykańscy upatrują swoją szansę także na podniesienie pewnych standardów funkcjonowania, standardów chociażby prawa pracy. Także biznes. O tym już nie muszę mówić, bo biznes przeważnie jest promotorem tego typu działań. Spotkaliśmy się z przedstawicielami biznesu amerykańskiego i jednym głosem również opowiadali się za. No to wszystko razem wziąwszy pokazuje szansę. Ja myślę, że ta szansa tkwi również bardzo silnie dla Polski. Na tym chciałem zakończyć, bo to jest z naszego punktu widzenia chyba najważniejsze. Otóż to jest bardzo ważna umowa dla nas z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w moim przekonaniu stworzy szansę dla polskiej produkcji, która wciąż jest w Europie konkurencyjna, na jej możliwość eksportowania do Stanów Zjednoczonych. Ale także, i to jest bardzo ważne, stworzy ona szansę na pewne procesy, które dla polskiej gospodarki są kluczowe. A dzisiaj w Unii Europejskiej, która nie jest poddana tak silnej presji konkurencyjnej, nie występują albo występują w odwrotny sposób. Odnoszę się tutaj do tego, co jest powodem, dla którego Amerykanie tak jednoznacznie, jednomyślnie są za tą umową. Otóż tym powodem jest to, że oni są przekonani, że ich gospodarka jest bardziej konkurencyjna i to jest prawda. Jeżeli się weźmie pod uwagę ich koszty produkcji poprzez koszty pracy, wydajność, koszty energii, chociażby to, co się stało w wyniku rewolucji łupkowej i obniżenia bardzo silnie kosztów energii Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że w zetknięciu z produkcją amerykańską, a ona będzie wzrastać, dlatego że Amerykanie relokują produkcję ponownie, powtórnie do Stanów Zjednoczonych. Otóż nasza gospodarka będzie miała problemy. I jeżeli stworzymy rzeczywiście, uda nam się stworzyć ten mechanizm wspólnego, czy też no, najpierw bezcłowego obrotu, obniżenia regulacji, później mechanizm wspólnego rynku, to Unia Europejska będzie musiała podnieść decyzję dotyczącą tego, co dalej z dotychczasową polityką energetyczną, która tak naprawdę w efekcie jest polityką bardzo drogiej energii. I w zetknięciu z amerykańskimi produktami, które bazują na taniej energii, będzie musiała tą dotychczasową linię Bruksela zrewidować. A to oczywiście jest korzystne dla nas. Jeżeli uda nam się wykorzystać nasze zasoby łupkowe, będziemy odnosili podwójną korzyść. A jeszcze jest ostatnia kwestia. Otóż Stany Zjednoczone zaczynają być eksporterem gazu. I ten gaz na rynku amerykańskim jest bardzo tani. Niemniej obrót gazem międzynarodowy jest w Stanach Zjednoczonych regulowany i te tradycje sięgają lat 30, kiedy takie regulacje właśnie powstały. To nie jest tak, że on jest wolny, trzeba dostać licencję. I dzisiaj praktyka jest taka, że te licencje na sprzedaż gazu amerykańskiego idą do tych firm, które handlują z krajami, które mają ze Stanami Zjednoczonymi podpisaną umowę o wolnym handlu. A więc umowa o wolnym handlu otwiera możliwość importowania w przyszłości. Ja sądzę, że te zasoby będą rosnąć. Dzisiaj Stany Zjednoczone są bardzo takim nikłym eksporterem, ale to się będzie zmieniać. Otóż otwiera możliwość dostępu w przyszłości, w ciągu kilkunastu lat gazu europejskiego do Europy, no, w tym również do Polski. I to są pozytywne bardzo elementy, o które także w trakcie tych negocjacji będziemy pytać i będziemy się ich domagać. To tyle z mojej strony. Prosimy bardzo o pytanie w takim razie. Proszę bardzo. Barbara Bartel, WPN i Radio Chicago. Ja mam do pana posła takie pytanie. Wzrost unijny PKB 0,5, a w tych negocjacjach będzie, a Amerykanów 0,4. To znaczy, że odrzuca się tutaj zasady ostrożności? To znaczy, panie redaktor?
To znaczy, dlaczego jest ta różnica? Bo wydawałoby mi się, że powinno być... Ona wynika z tego, że mimo iż gospodarka Stanów Zjednoczonych jest... znaczy tak, po pierwsze ta różnica nie jest duża, to jest 0,1%. Tak. Po drugie, jednak jest tak, że jeżeli weźmiemy całość, no to gospodarka europejska jest większa niż gospodarka amerykańska, no stąd ta nieznaczna różnica. Ja myślę, że korzyści z tej relacji są naprawdę, z tej umowy będą bardzo dobrze zbilansowane i ta minimalna różnica nie będzie miała znaczenia. Amerykanie tego chcą, mówią, że dzięki temu i w Europie, i w Polsce, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim dla nich, będziemy mieli więcej miejsc pracy. Dziękuję. Proszę bardzo. Krzysztof Strzemka z FAP-u. Chciałem spytać o kwestie energetyczne, bo jak rozumiem, pan podaje w tym możliwość większej akceptacji przez Europę wydobycia gazu łupkowego w Polsce, no ale jak wiemy, te zasoby jeszcze nie są tak naprawdę określone, czy one będą odpowiednio duże, a ceny energii w Europie nie będą zależne od polskiego gazu łupkowego, tylko od kontraktów z Rosjanami też w dużej mierze. Czy jednak to zagrożenie, że ta ich gospodarka jest dużo bardziej konkurencyjna, na pewno niż Polska, czy że Europejska nie jest jednak duża? To będzie główny problem Niemców, Francuzów, Włochów. Oni będą o to się bić i oni będą musieli ten problem rozwiązać. W tym sensie Amerykanie są naszymi sojusznikami. Ja jestem przekonany, że fakty, o których powiedziałem, wymuszą rewizję polityki energetycznej Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan powiedział o tym, że nasze zasoby gazu łupkowego są nieokreślone, ja powiem w ten sposób. Ja mam takie wrażenie, że wokół gazu łupkowego w Polsce toczy się gra. I to jest gra, która jest prowadzona przez kilka podmiotów, nie tylko przez głównego dostawcę gazu do Polski, czyli przez Gazprom, ale także przez tych, którzy ten gaz chcą wydobywać. Przecież toczy się dyskusja dzisiaj w Sejmie o tym, w jaki sposób będą wyglądały opłaty za gaz. I lepiej jest powiedzieć, że tego gazu nie ma, że tak naprawdę trzeba będzie do tych inwestycji przez długi czas dopłacać, aby skłonić państwo polskie, aby tutaj trochę obniżyło swoje ambicje. I raczej tutaj bym szukał jakby tej części dyskusji, o której pan mówi, prawda? To znaczy wskazywania na to, że gaz łupkowy w Polsce jest rozczarowujących ilościach. No, zobaczymy, poczekajmy. Nie dajmy się też tutaj w jakiś sposób wciągnąć w te dyskusje. Ale niemniej, wracając do tego poziomu ogólnoeuropejskiego, on jest najważniejszy, trudno będzie konkurować w gospodarce europejskiej przy tak drastycznych różnicach w polityce energetycznej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Chciałbym spytać, czy są jakieś symptomy zmiękczenia polityki energetycznej? Bo do tej pory raczej były głosy o... No, na przykład... Czy Amerykanie nie kupią pewne pomysły, czy handel adresem, takie mechanizmy, które by ich na pewno jest tak, że Obama jest tym prezydentem, który w największym stopniu w historii zwracał uwagę na kwestie środowiska, ochrony środowiska. Natomiast nie sądzę, aby realnie gospodarki amerykańskie pozwoliły na wprowadzenie tego typu rozwiązań. To jest moja prywatna opinia, bazująca na mojej znajomości klimatu w Stanach Zjednoczonych. W sensie relacji między firmami i ich oczekiwań. Natomiast chcę przypomnieć tutaj chociażby te ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego, który rzucił propozycję Komisji Europejskiej zaostrzające właśnie kwestie handlu emisjami. I widać, że w warunkach kryzysu ścierają się te dwie linie, prawda? Jedna ta środowiskowa, która przecież nakłada koszty na obywateli. Druga, ta w moim przekonaniu bardziej racjonalna. Nie twierdzę, że nie należy chronić środowiska. Oczywiście, że trzeba, ale trzeba to robić racjonalnie, zgodnie z pewnymi standardami, które zostały przyjęte wcześniej. Dlatego się cieszę bardzo z decyzji Parlamentu w tej sprawie. To jest taki przykład kontrowersji, dyskusji wewnątrz unijnych w tej kwestii. Tak, to może wynikać ze świadomości, że na przykład emisje europejskie to jest zaledwie
mniejszościowy fragment. No, to znacznie mniejszościowy, oczywiście. Oczywiście i także z tego, że pewne rozwiązania już są i one działają. I teraz my nie mówimy o sytuacji takiej, w której nagle mamy nic i wprowadzamy coś nowego, tylko mówimy o tym, co będzie bardziej efektywne. No, bo oczywiście najlepiej było zamknąć produkcję, wtedy przemysł by nie... Emisje byłyby zerowe, ale myślę, że to nie... Ale wiatr jest w drugiej półkuli, przyniosł wiatr. W każdym razie myślę, że tutaj jest racjonalny pogląd, to znaczy wyważający kwestię ochrony środowiska, która jest bardzo ważnym tematem i jest ten złoty środek na czymś oczywistym. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z także jednak ochroną miejsc pracy, no bo dla obywateli to jest najważniejsze. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Agnieszka Kołowska? Tak. Polskie Radio. Chciałam zapytać, na ile to podobne jest to, że te negocjacje dobrą do końca, to może ewentualnie być takim punktem procesowym i jakie będą kolejne etapy, tak by się wszystko wyglądało zgodnie z zakładanym planem? To formalnie wygląda to następująco. Otóż, jeżeli chodzi o stronę europejską, Komisja Europejska przygotowała propozycję mandatu negocjacyjnego dla siebie, którą przekazała Radzie. Rada wpisuje do tej propozycji poprawki i poznamy mandat negocjacyjny w czerwcu, bo w czerwcu będzie on udzielony przez Radę Komisji. Elementem budowania tego mandatu negocjacyjnego jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której Parlament przedstawia swoje poparcie dla tych negocjacji, wnosząc pewne zastrzeżenia pokrywające te elementy, o których mówiłem. Istotne jest dla nas to, aby umowa z Amerykanami nie naruszała w żaden sposób karty praw podstawowych, a także jest taki punkt o tym, aby ona nie tworzyła zagrożenia dla europejskiego przemysłu audiowizualnego, na przykład. Prawda? Tutaj Parlament w tej sprawie się wypowiada, aczkolwiek Parlament formalnie nie tworzy tego mandatu. Niemniej, ponieważ jest tym organem, który będzie zatwierdzał umowę, a już wszyscy wiedzą o tym, że Parlament jest w stanie odrzucić międzynarodowe umowy, chociażby jedną z Amerykanami o Swiftie i potem drugą międzynarodową akta, no tutaj ten głos Parlamentu myślę, że już uzyskał pewną wagę. I w momencie, w którym w czerwcu Komisja będzie miała mandat, będzie mogła przystąpić do negocjacji. Po stronie amerykańskiej procedura jest trochę inna, dlatego że to wygląda tak, iż prezydent amerykański chyba 20 marca tak, wystąpił z listem do Kongresu, w którym prosi o przyznanie mu mandatu do wynegocjowania umowy z Unią Europejską, przy czym nie ma tam żadnych obostrzeń, to znaczy ten mandat jest wolny. Jeżeli Kongres w terminie 90 dni nie przedstawi żadnych zastrzeżeń, a nasze rozmowy pokazały, że raczej nie przedstawi, bo nie usłyszeliśmy ani od republikanów, ani od demokratów, no, siłą rzeczy od demokratów nie, żadnych tego typu sugestii, to spodziewać się należy, że po upływie tych 90 dni prezydent amerykański będzie miał mandat do negocjacji. I wówczas szczyt unijno-amerykański w czerwcu bieżącego roku tak naprawdę zainicjuje negocjacje. Czyli strony powiedzą, że mają mandat, że są gotowe i że rozpoczynają negocjacje. Po stronie amerykańskiej będzie je prowadziło specjalne biuro, które zajmuje się właśnie negocjacjami handlowymi, przedstawiciela prezydenta. Po stronie europejskiej będzie za te negocjacje odpowiadał komisarz de Gucht i dyrekcja generalna handlu. Planuje się, to jest bardzo optymistyczne, ten kalendarz jest trochę skrojony pod wybory amerykańskie. Jak się pani pyta o pewne problemy, no to tutaj mogą się one pojawić. Znaczy, jeżeli nam się uda szybko dosyć te negocjacje zakończyć, czyli w terminie 18-24 miesięcy, to stanie się to przed nowymi wyborami Stanów Zjednoczonych. Barack Obama chce
tej umowy, a więc on jest takim politycznym gwarantem po stronie amerykańskiej, no, że jeżeli dojdzie do porozumienia, to on będzie chciał je przeprowadzić przez kongres. Bo później, kiedy jest zgłoszony, tym zajmie się kongres. Natomiast w Unii Europejskiej to będzie wyglądało w ten sposób, że tą umowę będzie musiała, będzie ratyfikował Parlament Europejski i Parlament Europejski formalnie będzie musiał dać zielone światło dla tej umowy. Ale w trakcie negocjacji? W trakcie negocjacji, podobnie jak państwa członkowskie, bo mechanizm do tej pory polegał na tym, że Komisja negocjowała, a co jakiś czas w ramach Komitetu do Spraw Handlu Komisja informowała przedstawicieli państw członkowskich, no konkretnie z naszego Ministerstwa Gospodarki na przykład, jak wygląda przebieg tych negocjacji. Z tej procedury był wyłączony Parlament, ale traktat lizboński i konsekwencje różnego rodzaju rozporządzenia i regulacje wewnętrzne pomiędzy Radą, Komisją a Parlamentem doprowadziły do tego, że Parlament uzyskał podobne prawo na równym poziomie, co państwa członkowskie będziemy informowani. I to jest, jak mówię, ponieważ Parlament jest jedynym takim ciałem europejskim, które jest, ma legitymację demokratyczną, będziemy w stanie monitorować te negocjacje i alarmować przede wszystkim negocjatorów, że są rzeczy, na które się po prostu nie zgodzimy. Dzisiaj już wiadomo, że ta groźba jest groźbą realną. Jeszcze ja mam pytanie, mianowicie z tego co pan europoseł mówi, to te negocjacje niekoniecznie mogą być łatwe, ale chciałabym wiedzieć, co może być najtrudniejsze w tych negocjacjach gospodarczych, nie tylko gospodarczych, ale i energetycznych. Jest kilka problemów. One dotyczą przede wszystkim różnic ustrojowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, także w największym stopniu różnic kulturowych. Bo to, czy jemy mięso karmione hormonami, czy nie, to jest tak naprawdę różnica kulturowa. Znaczy, czy się na to godzimy i uważamy, że to jest ok, zdrowe, nie mamy z tym problemu, czy nie, prawda? A więc na pewno to jest ciekawa rzecz, dlatego że wielokrotnie mówimy, że Stanami Zjednoczonymi łączą nas wspólne wartości, ale jak tak potrafimy trochę bardziej, to widać, że te różnice są bardzo duże, o czym pani redaktor wie sama doskonale. Myślę, że to będą te problemy, tak? czyli takie no, niezrozumienie własnego podejścia do pewnych istotnych z punktu widzenia różnego rodzaju interesów gospodarczych spraw. Ale także na przykład kwestia zamówień publicznych. To jest tak, że rząd Stanów Zjednoczonych może przyjąć zobowiązania na poziomie federalnym. Natomiast poszczególne stany nie muszą. I są Stany Zjednoczone, w ramach państwa, które na przykład nie podjęły, czy które na przykład nie obowiązują różnego rodzaju decyzje dotyczące handlu, światowe decyzje dotyczące handlu, czy kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. A więc pytanie jest takie, w jaki sposób Amerykanie doprowadzą do tego, aby realnie otworzyć ten rynek, bo przecież on na poziomie federalnym już jest relatywnie otworzony, ale nam chodzi o to, żeby zejść dłużej, do poziomu stanów, także do poziomu poszczególnych miast, poszczególnych hrabstw, tak? I to jest istotne. I tu będą problemy na pewno.